wiesz co tracisz. Stary, co ona nie wie co tracisz? Ale ty mi nagrywasz, że sorki chcą panie najebać dużego pta. A ty do kiedy jesteś w tym hotelu? Nagrywa się Maryczku? Możesz zaczynać. Jak mam być szczery, żygam to. Ja to mam. Gdzie też jestem? W Krakowie. Po co? Nie wiem, nagrywasz odcinek? Ale słuchaj, ja już mam dosyć. Jeżdżę po całej Polsce. No bo taką masz pracę? Przynosisz mi jakieś debili. Ostatnio się dowiedziałem, że ten gościu, co się pytał ciebie, czy masz chłopaka, on wcale nie był zawodnikiem. A ten Arab był zawodnikiem? Miał być zawodnikiem, ale już nie będzie. No właśnie. Nikt nie wiedział, że ten gościu w ogóle ma być na live game'ie. Dobra. Ty sobie coś ubzdarałeś i pewnie znowu mi przyparłeś jakiegoś debila. Już mam dosyć. Dobra, przesadzasz. Zaczynaj odcinek. Tak samo o co chodzi z tymi zawodniczkami, że one mnie nie chcą? No kurde, no nie każdy musi cię chcieć, no bez przesady. Ale jestem organizatorem. Ale nie jesteś jakiś mega przystojny. Te filmy to jest jakaś żenada. Już mam dosyć, jestem w Krakowie. Jak tutaj nie znajdę jakiejś fajnej koleżanki, to już naprawdę się wypisuję z tego. I przyprowadź mi normalnego zawodnika. Normalny zawodnik, no normalny nie normalny ma być. Chcę pokazać w końcu, jak ktoś spędza dzień. A nie jak jestem bity, albo nie wiadomo co. Albo jakiś gościu pyta się mnie, czy mam faceta przez cały film. Dobra, daj spokój. Jestem zdenerwowany, dlatego dzisiaj jest tylko 100 zł dla osoby, która subskrybuje kanał Live Game Vlog. Jak chcesz, dokładaj resztę od siebie. Dobra, ja dołożę 200. No tak, to że są 300, ale ja już naprawdę, to jest żenujące. I to wszystko jest twoja wina. Czemu moja nie mogli wina mi dać kogoś innego do nagrywania? O, mogli. Mogli ci dać. No to czemu innego dali ciebie? Bo najlepiej się uzupełniamy mimo wszystko. Nie, to jest żenada jakaś. Wszystko mi niszczysz. Całe życie mi zniszczyłeś. Nienawidzę cię. A ciebie też wracaj nie lubię do więzienia. Też cię nie lubię, ale muszę z tobą przyprowadź nagrywać. Przyprowadź zawodnika, zróbmy to i idę stąd. Okej. Okay. Przyprowadź! Dobrze, zamknij ryja. Nie wiesz co tracisz. Ty jesteś Radigos? Ale co ona nie wie co traci? To byliśmy z niej umówieni. Stary, co ona nie wie co traci? Ale ty mi nagrywasz, czy ty chcesz? No umawialiśmy się na dzień z zawodnikiem. No dobra, ale jakie kamery po co w ogóle nagrywasz mnie? Żeby to wrzucić do internetu. O co chodziło z tą babcią? Ale ja przecież tu przyjechałem na dupę, a nie na jakieś nagrywania. Jakie dupy? No to by przyjechałem. No to jak chcesz, to ci załatwimy, a za nią załatwiałem dla ale baba. Dobra, powiedz mi o co chodziło z tą babcią, że powiedziałeś nie wiesz co tracisz. No domyśl się. Ty, ja wiem. Co? Chodź na chwilę. Zaraz wracamy, dobra? Chciałem ci powiedzieć przede wszystkim, że jesteś śmieciem. To jest ten typ, co dymał 63 lat. Miał być normalny zawodnik. Ale on będzie teraz stary babę dymał na filmie. Ty z wyrolu zasrany. Tego chcesz? To chcesz zrobić z live game'a? Co chcesz zrobić z organizacji patologię jakąś? Ale i jakąś nekrofilię? Jaką nekrofilię? A co to ma znaczyć? On dyma stare baby. Ten typ dyma stare baby. Gadaliśmy o to nawet na konferencji. No i co? Co w związku tego z tym? Chcesz? Ale ty, takich ale zawodnikami czy, chcesz? Czy to są moje preferencje seksualne, co on robi ty w swoim załatwiasz życiu? Załatwiasz tych ludzi. Ty ich umawiasz. Musimy z nim nagrać odcinek. Nienawidzę cię. Ty, a możemy w końcu nagrać ten dzień z zawodnikiem, bo się obraziłeś, nie wiem o co, nic nie mówisz, kurde, nic nie zrobiliśmy. Widziałeś, podrywałem zajebistą laseczkę, a ty do mnie podchodzisz i co ona miała 70 lat? Ale ci patrzę do łóżka, z tym chodzisz do łóżka? No nie, ale kurde no. No właśnie, więc ty się wtrącasz. Ty ją chcieć, a ty się do mnie. No ale nikt tak nie robi. Jesteś jedyny. No dobrze, no to mogę być jedyny, jestem wyjątkowy po prostu. I nie, możesz sam nagrać ten dzień z zawodnikiem? No ale co masz problem? No to są jego preferencje seksualne. No ale dobra, sorry. Trochę przesadziłem, ale poniosło mnie sam zrozumiętą k***cicę, bo była teraz zajebista. Zajebista była, serio, sorry. Możemy nagrywać. Ona była zajebiście stara. No i co, ale była, nie widziałeś jaka piękna? Jak miała włosy? Wiesz mnie, proszę. No zróbmy no to. Przestań, szybko plan, ładna była. Szybko plan na dzień i kończymy to szybko. Godzinka. No dobrze, no ale on chce co chcesz robić w ten dzień? Chcesz na dupy. To co? Ja do domu starców, czy co? Sanatorium? Możemy iść, ja chętnie. Ale ty tak robisz to pod wyświetlenia, bo ja nie wiem teraz, czy... Nie, no kurde, no proszę cię, przecież takie, ja uwielbiam takie dojrzałe kobiety, wiesz, takie... One są zajebiste, z nimi możesz o wszystkim pogadać, a w łóżku to w ogóle już potarta. Daj spokój. Że doświadczone, tak? No, nie próbowałeś nigdy? Nie no, z 60-latką raczej nie próbowałem. To ja cię współczuję, to ty jeszcze nie wiesz, co zobaczycie. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Pobieg jakąś dupę wyrywać, przecież ja nie będę tego pokazywać, no to jest jakaś przesada. Co mnie to obchodzi? No jak co cię to obchodzi? Biegaj, nagrywaj. Ale dlaczego ja mam biegać? A kim jesteś? No operatorem kamery, no. Tak, więc nagrywaj, zawodnika. Chyba, że mam no, ale może taka babcia sobie nie... co robisz. No dobrze, ale może taka babcia to sobie nie życzy. Do dobrze, idę. I mówię, że nie chcesz dobrze, nagrywać. Dobrze, pójdę. Zadzwonić? Co? Zadzwonić? No nie, pójdę, ale to chodź ze mną. Halo? No przecież pójdę! No jednak nieważne. Debil. Iść nagrywaj. To chodź ze mną. Jak ci poszło? No powiem ci, że ciężko. Tutaj na tym Krakowie to same jakieś takie, nie wiem, jakby dziewice. 60-letnia babka, a zachowywała się jakby była dziewicą. No nie wiem, dziwne naprawdę to jest. Ale powiem ci, że ostatnio jak byłem w Krakowie, to udało mi się wyrwać ją zajebistą. No. Taka 45 miała, ale kurwa powiem ci dziewica. Miała takie ofarte. Dziewica? No, dziewica, 45 lat i dziewica. Normalnie jakbym na szóstkę w topkę trafił. Pana. Nie. Ale poczekaj. Nie, ja nie mam czasu. Nie.
No jakaś, no mówię, same dziewice w tym Krakowie. Same, niewyżyte. Znaczy nie, ja jestem niewyżyte, one to nie wiem. Nie wiem, co one chcą. Sorki chcą panie najebać dużego kto. Tak, kto wam skarży to pewnie. Chyba chcą mnie oskarżyć do czegoś, nie wiem. Może to jest coś nie tak z moim ubiorem. Nie, po prostu odkleiło. Co jak kleiło? Stara baba, która ma 70 lat, zagadałeś tutaj chyba z 5 takich, ma się z tobą zgodzić. Gdzie ty masz, nie wiem, 20? No jedna była prawie, że chętna. No nie były chętne. No, one, jedna kurde. Powiedziała, żebyś spadał, druga prawie cię uderzyła torebką, a trzecie to jeszcze nie dobra, wiem co. Ale co ja mam zrobić, jak mi się takie baby podobają? No co ja mam zrobić, powiedz mi, Marek? No nie wiem, wejdź sobie na jakąś stronkę i se zamów prostytutkę. No prostytutki jakieś k***a z hifem. No, jakoś żadna się nie zgodzi. Dla mnie to jest chore, nie? No ty jesteś chory. Ja idę kupić nowe ubrania, bo po prostu chyba źle wyglądam. One lubią takich stare rury interesują twoje ubrania. Dobra, ale ja się nie odzywam. Rób coś. Nie znasz się w ogóle na rzeczy. Boże, Boże. Marek, ty się jeszcze dużo musisz uczyć, powiem ci. Na jakąś koszulę. One takie lubią. Te stare? No. Fajne są takie. One lubią takie rozmaite kolory. O, tu jest MK idealnie, może tą wezmę. No to chyba powinieneś ubrać się jak dziadek, jak chcesz starą babę wyrwać. Proszę cię, ubiorę się w takie oczojebne kolorki. Od razu będę na siebie zwracał uwagę i będą podchodzić same do mnie laseczki. Myślisz, że to się uda? Myślę, że tak. Jestem wręcz pewien, że... Ale wiesz, że to nie jest normalne zachowanie w sensie społeczeństwie, żeby same kobiety do ciebie podchodziły i to jeszcze tak stare. No, ale to mówię tak, wiesz, to ze słowie, ja sobie poradzę. Dobra, załóżmy, że uda się i jakaś do ciebie podejdzie. To co robisz dalej? No to zabieram ją do siebie na apartament. I co na tym apartamencie? No, domyśl się. No nie, no to wyjaśnij, bo ja nie wiem. No, ale to one nie mają czegoś takiego jak to się nazywało, że im się je odechciewa. Że one nie są zdolne. Menopauza? No, menopauza. Menopauza, ale to jest, że ma okresu. No to dobrze. Ale czyli co, przez całe życie jest zdatna? Przez całe życie co? No bo na przykład facetom w starszym wieku nie staje. No. No i babą też się nie chce, jak są stare. No ale jak mnie zobaczy, to się od razu jej zachce. Przecież patrz, jaki jestem przystojny. Jeszcze z tej, w tej koszuli, no to już w ogóle... Wyobrażasz sobie 70-letnią laskę, która skacze na nim? No nie za bardzo, ale jemu chyba to się podoba. Ale nie musisz sobie wyobrażać, bo on już to robił. No teraz ty musisz trudzić. No dobra, wiesz, spoko. Dziwny dzień z zawodnikiem, ale mnie już nic nie zdziwi, nie? Dajcie w spokój, fajna akcja. Bo jednak się namyśliłaś i co, chcesz przyjechać do mnie? I no... Tak, ja tutaj jestem w centrum teraz, mogę nawet pod ciebie podjechać, jakbyś chciała. No, a tylko powiedz mi jeszcze, czy masz tak bardzo wyśnięte piersi? No, lubię takie właśnie, kręci mnie to w ciul. No. Ty co jest? Tak, no podjadę po ciebie, pewnie, nie ma sprawy. Dobra, a jaki masz rozmiar biustu? Idealny. Dobra, no to co? To się widzimy. No, no to pa, buźka. Kamerze chsta, jaką okazję złapałem teraz, ja taka zajebista 52-latka. No. Cycki zwisają, ciało obwiśnięte, no po prostu coś, co uwielbiam. Ja pierniczę, ale się jaram. Musimy po nią jechać. Pojedziemy no, po nią? Dobrze, no jedziemy. No to wpisz tutaj w nawigację, pojedziemy. Dobra, no to... I, ale dobra, jak ty sobie załatwisz z nią, to już się rozchodzimy. Koniec dnia z zawodnikiem, tak? Tak, tak. Zawodnik się zgadza, w takim razie wtedy kończymy. Ale musimy po nią jechać, teraz, od razu. Dobra, wpisz mi tutaj w nawigację. Tu masz i jedziemy po nią. Zgadnij, ile lat miała najstarsza dziewczyna, z którą uprawiałem seks. Ja mam zgadnąć? Tak. No to w dupie. Nie, pewnie mi zazdrościsz. Nie, mam to w dupie. Nie, ale zgadnij sobie. Nie, no nie interesuje mnie to, serio. Zazdrosny jesteś po prostu, to jest jakimś takim, nie wiem, małymi dziewczynkami. Serio mam to w dupie. Ile miała? No ja jestem ciekawy. Jesteś ciekawy? To zgadnij. Nie wiem. 82 lata. Ile? 82 lata miała. 80... Ale powiem ci, zajebista, niezła sprzyprycha była z niej. To jest trup prawie. No fajne, miała takie ciało, takie, wiesz, obwisłe, zajebista. A żyje jeszcze? Żyje. To było, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu, dawno. No już kilka zaliczyłem po niej. Nie no, zajebiście, no to powiem ci, że należy się ogromny szacunek. No, a ty? Jak tam twoje sprawy miłosne idą? Nie, moja najstarsza to miała 16 lat. 16 lat? To ty jesteś jakimś podobny? Nie. Marek, ty jesteś to się leczy, to sam to mam jest, 16 to jest choroba. Lat. Ale twoje to nie jest choroba? Nie, ja tylko z dojrzałymi kobietami. To nie, to ja mogę... Z przekwitniętymi do kobietami. Ale ty nie obrażaj takich kobiet. Ja nie obrażam, po prostu stwierdzam fakt, że są przekwitnięte. No i co, ale ładne są, takie fajne. Ja uwielbiam takie ciało, wiesz. One, jak dotkniesz, po prostu, to już czujesz, że to jest to. Po prostu czujesz to. Musisz spróbować, serio. Ja cię tak zachęcam do tego, żebyś spróbował. Ej, serio, jakbyś spróbował, to byś naprawdę zmienił zdanie. Serio. Co o tą, co dzisiaj wyrwałeś, to byś mu oddał? No, nie, oddać bym mu nie oddał, ale wiesz. A po tobie mógłby ją zrobić?
Po mnie, no to niech sobie robisz co chce, to już wiesz. Jak już zaliczę, no to do widzenia. Ty, no to... Dzień dobry. Dobra, weź Marek. Ty po co na tą stację idziesz? No bo prezerwatywy. A po co ci prezerwatywy, stary? Wiesz, wciąż ona nie zajdzie, ona już jest stara, tam już... No i co z tego, ale są różne choroby, ja nie chcę ryzykować. Jakie choroby? No weneryczne. O, tu są. Weźmy może te. Co, jak wyglądam? Zajebiście, no nie? A my musimy przy tym być? No, wy będziecie na korytarzu, będziecie czekać. Na tym ma polegać dzień zawodnikiem. No tak, a co sobie myślałeś? Gumki mam już przygotowane. Poleciałbyś na mnie, jakbyś był 60-latką? Nie jestem 63-latką, ale ty tutaj będziesz sobie przyprowadzić jakąś kobietę i my to mamy nagrywać, tak? No, a co myślałeś, że co będziemy robić? No, dzień z zawodnikiem inaczej wygląda. Nie no, w sumie jeżeli zresztą jest... Zresztą ty mi obiecałeś normalny dzień z zawodnikiem. Ale słuchaj, no to, że on jest nienormalny, to nie znaczy, że to nie jest normalny dzień z zawodnikiem, no, w sensie... ale ty miałeś załatwić normalnego zawodnika. Ale jestem normalny, przecież czekamy na moją kobietę, zaraz pojedziemy po moją kobietę. Zaraz pojedziemy. Uważasz, że on jest normalny, czy nie? No nie. No jak? Ja też no uważam, normal. Że jesteś nienormalny. Ale dlaczego? No stary, umawiasz się z 60-latkami. Umawiasz się z 60-latkami. Ale po co, jak ona nawet w ciąży nie zajdzie? No ale może mieć jakieś choroby. Jakie choroby? No to przeżyjesz. No, weneryczne, już ci mówiłem przecież. No nie przeżyję, bo potem co, taki młody chłopiec jak ja i będzie z jakimiś bakteriami, jakimiś chorobami, jakimiś wirusami, nie wiadomo co. Wolę mi zabezpieczenie. No to będziesz dawał innym kobietom starszym te choroby w prezencie. Boże, przestań, to jest straszne co mówisz. Potem jeszcze umrą i będę miał je na sumieniu. Dobra, chodźcie, bo musimy jeszcze po Różenie skoczyć. Chodźcie. No masz nogi, to idź. No ale ja nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, idziemy. Ale masz nogi. Dobrze, ale będziesz prowadzić, chodź Marek. To jest mój dzień zawodnika, to masz przyjść. Koniec! Jest coś takiego gdzieś zapisanego w tych ich umowach, że mam... Nie obchodzi mnie Tomasz w tej chwili wsiadać do samochodu i mnie zdobyć do kwiaciarni, bo ja nie będę się denerwować, żeby moja kobieta czekała na Różę. No chodź Marek. W momencie! To jest mój dzień. To już blisko w grobu, to przyszliśmy koło cmentarza. Widzicie? No to kupujesz to i robimy... Ale co ty w cmentarnej kapliczce kwiaciarni kupujesz Różę dla ukochanej? No tak, no blisko grobu, no to będzie miała. Fajny prezent. Nie weź się takiego patyka i tyle, no. Do sztucznego? No dobra. Myślisz, no może być prawdziwy. Nie, ale nie, ale nie no jest sztuczna. Nie tam nie zależy. Ale co, myślisz, że sztuczna lepsza? A nie chcesz ty pani w środku poderwać? Dzień dobry. O, bez kitu. Tam, bez kitu, możesz zagadać. Zagadaj. No, zagadam sobie, ja od razu już lecę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam się pani miała Dzionek? Dziękuję pięknie. Bardzo a wy co tam filmujecie? A nagrywamy sobie, wie pani, a taka Róża, nie wiem, czy pani uważa, że będzie ładna, czy może... No ja myślę, że powinna być żywa. Żywa, tak? No a dla kogo? No dla takiej kobiety. Nie, no to żywo. No chyba, że to ma być jakiś... Dużo, nie pytaj się. To chyba, że dla pani taką Różę przygotował może. Dziękuję, dziękuję. No, ale no, chcesz ją komuś wręczyć tę Różę? Tak, chciałem wręczyć. No to weź. Nawet pani mogłem wręczyć, bo nawet pani bardzo ładnie wygląda dzisiaj. No dziękuję ci pięknie. To możesz mi dać sztuczną, będzie tańsza. Tak? No, no to co? Chcesz tą sztuczną? No to wezmę... Nie no, może jednak wezmę tą prawdziwą, bo to no, jednak nie wypada taką sztuczną, no nie? Weź sobie prawdziwą. No. Idziecie do jakiejś dziewczyny? No do dziewczyny idę. No. Myślałem, to co, żeby czerwono? Do pani przyjść, ale pani chcesz nie chce. Nie, no daj spokój, znajdź sobie młodszego. Jego dziewczyna ma 60 lat. No. No to dobrze. Nie 60, tylko 52 lata, więc nie przesadzaj, Marek. No, też już dodaję jej, nie? No, no to szczerze. Co, to chcesz taką różeczkę, czy jakąś inną, czy tą? O, albo tą? Tą, no. To ja się no, znam na panią, pani się tak no. Zna. Ale to nie do dziewczyny, tylko do cioci idziesz? Czy nie, tam do kogo? Idę do swojej kobiety. 52 lata ma. Serio? Tyle? No tak. Na tej się też mogę z tobą umówić. No właśnie, no to dlatego panią pytam. Ile pani ma lat? Ze 3 lata więcej. Za 3 lata więcej, 55. A to jeszcze no. Lepiej, no to mi się to podoba. No to możemy się umówić. Cześć, ze spokój. Nie no, naprawdę, może jakaś kolacja wspólna? Nie, dziękuję bardzo. No to nie daleko hotel. Nie, z dziećmi się nie umawiam. Nie, ale nie jestem dzieckiem, jestem pełnoletni, proszę pana. No ale dla mnie jesteś dzieckiem. No, wiem, on powiedział, że pani jest przepiękna przed. No tak, pani jest naprawdę bardzo piękna. No dziękuję pani ci pięknie. Usta, a to są sztuczne czy naturalne? Naturalne. Nie, no to po prostu cudowne no, są. No dobrze, dobrze, wy sobie jakieś robicie z tymi filmami. Ja cię dowiem, do stołu. Dobra, niech będzie. Dobra, no to ja wezmę tą prawdziwą Różę. Okej. Dobra, no to będzie 7 złotych. Dobra, kiedy zapłacę? Kartą. Możesz. Kartą? Nie możesz iść do tej dziewczyny, potem będziecie robić jakieś rolki na Instagrama, co? Nie no, gdzie by to? Bardzo ładnie wyglądasz. No, dziękuję. Jak tam? Jak się... Fajnie. Jak podróż? No mam aparat fotograficzny. To dla ciebie. O, jaka ładna Róża. A powiedz mi, ty masz naprawdę 52 lata? Tak. Super. No to co, to może pójdziemy od razu do hotelu? Do hotelu?
hotelu? Tak, do hotelu. Ale mówiłeś, że chcesz zdjęcia w ogrodzie botanicznym robić. W ogrodzie, hotelu zrobimy, wiesz, będzie tak fajnie, romantycznie, bardzo ładnie. No co ty? Tutaj w tym hotelu? No tutaj, chodź. Idziemy? Wiesz co, no nie wiem, a może chodźmy na spacer, gadamy w ogóle o czyli tych co, zdjęcia. Pierwsze chciałabyś cię lepiej poznać? No tak. No to dobra, no to co, no to może pójdziemy do jakiejś kawiarni, może nad jezioro, na spacer. Co powiesz na ten pomysł? No i może zróbmy sobie te zdjęcia w plenerze, nie? Nie, no może lepiej w hotelu. Pierwsze pójdziemy się lepiej poznamy, a potem do hotelu przyjdziemy. A do czego ty potrzebujesz te zdjęcia? Tak chcesz mieć dla siebie jako TikToker? Tak, takie wiesz, TikTokowe zdjęcia, fajne. Dzień dobry, jak się mogę wtrącić, bo on generalnie jest bardzo znanym modelem, jeśli chodzi o Instagrama i w ogóle takie wszystkie te internetowe platformy. No i myślę, że jakbyście zrobili, bo w hotelu są bardzo fajne kadry, jakbyście zrobili rzeczywiście zdjęcia w hotelu, no to by miało jakieś takie przełożenie tak naprawdę na korzyść dla pani. Także ja bym tutaj zarekomendował jednak wybrać hotel, i od razu, żeby te zdjęcia były dobrej jakości, aczkolwiek no, jeśli chcecie sobie porozmawiać, to oczywiście do was należy decyzja. Ja jedynie mogę powiedzieć, co ja bym zrobił na tym, na waszym miejscu. Wiesz, możemy jakieś bez koszulki zdjęcia porobić, mam ładną klatę. Naprawdę warto, no. Naprawdę warto, fajnie, bo to będzie. Po prostu zrobi takie zasięgi w internecie, że co się po prostu pani zdziwi. Wiesz co, albo ja mam studio fotograficzne, to chyba lepiej u mnie w studio, wiesz, co, wiesz? Bo będzie fajne światło takie profesjonalne. Znaczy, powiem ci, że tak, że tutaj w hotelu też jest dobre światło. Przynajmniej będzie też takie łóżko, będzie można zrobić fajne sceny, naprawdę. Myślę, że będzie ekstra, że tam będzie dużo lepiej, bez porównania niż w studio. Wiesz co, ale to może zróbmy najpierw w plenerze, bo ja tak po hotelach to nie lubię chodzić, wiesz? Poza tym mam złe doświadczenia, bo zawsze jak się ktoś umawia na takie sesje, to potem, wiesz, całować, gdzie rozbierać. Ten chłopak będzie chciał się całować? Ja tutaj siedzę z nim od 3 godzin, drinki. Musimy zrobić zdjęcia i chcę mieć już wolne, naprawdę. Także po idzie prostu pani, zrobi zdjęcia, to jest dobry chłopak, nic nie zrobi, tak. A ja będę miał chodźmy, wolne, chodźmy. Tak, później. Chodźmy na te zdjęcia, co? Ja będę nie, miał wolne. Nie, nie, ale o, możemy przecież u mnie w studio zrobić fotograficzne, nie mówiłeś nic, że w hotelu. Chodźmy może, chodźmy, co? Nie, słuchaj, zróbmy w parku sobie, a ty przecież podobno masz dziewczynę w ogóle i po hotelach jakieś fotografki zapraszasz. On chce tylko zdjęcia, a ja chcę mieć wolne i go odwieźć na dworzec. Chodź Ela, idziemy, chodź, idziemy. Co? Pójdziemy do tego hotelu? Słuchaj, ja wiem do czego dążysz, po prostu przyznaj się, chcesz uprawiać seks, tak? No przestań. No ale możesz powiedzieć to, o co chodzi. To co, to wolałabyś się ale najpierw... Ale w ogóle chcesz robić te zdjęcia, czy po prostu bujałeś od początku? No, czy zdjęcia wiesz, też chcesz? Zdjęcia też możemy zrobić, ale to drugie. Znaczy to pierwsze, co powiedziałaś, no to, no to nie pogardziłbym taką propozycją z twojej strony. No on nic ale nie zrobi, ile to ma trwać? Wiesz co, Jezu, jak wolisz się najpierw poznać, no to możemy iść na jakąś kawę, na nie, no, spacer. No cały dzień. A, no przestań, Marek! A potem możemy właśnie, wiesz, tam w pokoju porobić co nieco. To chodźmy najpierw na spacer, pogadamy, dobra? No dobra, jak chcesz, to chodźmy. Bo ja cię w ogóle pierwszy raz widzę, nie? Chodź, na oczy. Jak się podoba ci moje auto? Mój samochód, jak ci się podoba? Super. I masz kierowcę? No to jest mój prywatny szofer. Czy to jest kolega? Nie no, szofer mój. No. Może jeszcze powiesz, że twój stary. Wybacz się. Nie no, ja będę musiał podoba? Poważną rozmowę przeprowadzić z organizatorem live game'a. Mój tu stoi. On się nie podoba. No, no to co, to jedziemy. Cieszysz się? Podoba ci się? Fajnie. A jak moja koszula? Ładna? Specjalnie kupiłem ci tak? Dla ciebie. Aha. No. I co? Co sądzisz? No fajna koszula, a ty masz to dużo tatuaży? No ja mam tutaj tatuaż i jeszcze mam w takim miejscu, gdzie będziesz musiała zobaczyć potem. Gdzie masz? Domyśl się. A masz po prostu jakiś na brzuchu? Nie, na brzuchu nie mam. A co, chciałabyś zobaczyć całą moją klatę? Ja się zastanawiam, czy sobie zrobić, może bym sobie zrobiła tatuaż, wiesz, tutaj na łydce, takiego tego węża, albo no, co myślisz? Myślę, że to jest dobry pomysł, fajnie by to bardzo ładnie, nie? No. Bo ja mam ładne nogi, nie? Bardzo ładne masz nogi, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają twoje nogi. Słodki jesteś. Dzięki, też jesteś bardzo fajna. Jak podoba ci się jezioro? No to jest naturalne jezioro, wiesz? No, bardzo ładne, prawda? Bo ja tutaj często robiłam zdjęcia ślubne. Mhm. Powiem ci, że jesteś bardzo piękna. Ale masz taki jeden minus w sobie. W sumie chyba jedyny. Jesteś mega młoda, masz 52 lata tylko. Ale ty się interesujesz takimi kobietami
starszymi od siebie? Mm-hmm. Ja lubię właśnie takie starsze. A ile ty masz lat dokładnie? Tajemnica. Poczytałam w internecie, że 34. A, to troszkę za dużo. Ale wyglądasz na 24 najwyżej. No, mam troszkę mniej niż 34 lata. Ale... To może chodziło o innego Kamila, tak? Może o innego chodziło, ale powiem ci, że naprawdę wszystko w tobie jest super. Tylko ten wiek cię trzyma. Taka młoda jesteś dosyć. Takie wiesz, takie starsze. No ale w sumie jesteś bardzo ładna, jesteś piękna, masz bardzo ładny uśmiech, oczy masz super. Więc idzie przeżyć, powiem ci. Słodki jesteś. Dziękuję. Słuchaj, No ale będziemy chyba robić te zdjęcia, kochanie. No tak, zrobimy. Już kochanie do mnie, już zakręcona jest. Nie, ja tak sobie żartuję. Tak, lubisz tego. Wiesz co, ja jestem przyzwyczajona, bo wiesz na przykład co się dzieje? Czasami często do mnie dzwonią jacyś mężczyźni, chłopcy, nie? I mówią, że chcą zdjęcia zamówić i potem się pytają, że akt artystyczny, czy nago. Czyli nagie. A robisz takie sesje? No raczej właśnie nie, wiesz, bo się... Może ja będę wyjątkiem. Bo to jest takie dziwne, wiesz. I potem oni mnie na przykład nagrywają i dają do internetu potem tą rozmowę, wiesz. Co ty gadasz? No bo na przykład mówią, dzień dobry, chciałbym zdjęcia, ale wie pani, takie nago. I jakieś tam głupoty, wiesz, mówią. Straszne to jest, co ty w ogóle opowiadasz. Czekają, wiesz, to ja powiem, no nie, czy okrzyczę kogoś, czy normalnie i wiesz, muszę tak profesjonalnie się zachowywać, bo potem wrzucają do internetu. No wiem, no straszne to jest, powiem ci, masakra. Ale dobrze, że wiesz, że masz tego świadomość i zachowujesz się profesjonalnie. No, powiem ci, to jest bardzo fajne właśnie. I co, ale powiedz mi, jak to będzie wyglądało z naszymi zdjęciami? Czy się wolałabyś takie, żebym był po prostu bez koszulki? Czy chciałabyś, żebym był w bieliźnie? Wolałabyś może, żebym był bez? Jak to wygląda w naszym przypadku? Wiesz, no jak potrzebujesz takich bieliźni, to ci mogę zrobić. Dobra. O, ja cię zrobię. A potem... Nie ma problemu. Widzisz, pani nawet nas tutaj rozpoznają. Ale powiem ci, że potem moglibyśmy coś więcej podziałać. No nie, to tam zobaczymy już na miejscu w hotelu. Wiesz, ja bym nie chciała, żeby twoja dziewczyna mnie tam podrapała, ona ma takie długie pazury. Moja dziewczyna nic bo nie ja tym po prostu, ona... ja takich paznokci, wiesz, nie używam, bo jeśli, że ona by mogła mnie... Słodka jesteś, ale wiesz, oficjalnie będziemy tylko na zdjęcia, a co się działo potem, to już nasza słodka tajemnica. Czemu ten typ podrywa tą kobietę na rowerek wodny? Nie mam pojęcia, ale co mamy tam zimić? Dzisiaj... Muszę przeprowadzić poważną rozmowę z organizatorem, bo to po prostu będzie negatywny wpływ miało na moją psychikę. A ty zamiast współpracować, to załatwiasz takich ludzi. I razem mamy problemy. Nie wiem, podoba ci się to? Co mi się podoba? No podoba ci się ten widok? Przyjemnie ci się na to patrzy? No przyjemnie, no. A czy tobie się podoba? Znaczy inaczej, no breza głowę, ale co, mam siedzieć na chacie i nic nie robić? Wolę nagrywać takie filmy. Nie, można coś normalnego zrobić. Co normalnego? Byś siedział i byś, nie wiem... Może do nich na trójkąta dołączysz, dawaj. Nie no, Marek, nie przesadzajmy. No jak, no tak ci się podoba. Jak to robisz, że tak pięknie wyglądasz? Wiesz co, czytałam, że jakaś królowa spała w takim chłodnym pomieszczeniu i ja sobie wyłączam kaloryfery, wiesz? Naprawdę? No. A otwierasz okno na noc? No czas tak. I co, i ty uważasz, że jak masz taki mróz, taką zimność jakby w pomieszczeniu, to wtedy konserwujesz się i wyglądasz tak samo cały czas i zmieniasz się wtedy? Tak, no lepsze są po prostu niższe temperatury, bo zobacz na przykład murzynki, to one się szybko rozwijają, szybko starzeją się, no nie? Tak, to jest akurat prawda. Powiem ci, ty masz tutaj piękne, takie siwe włosy. No właśnie, sobie nie zdążyłam zafarbować. Ale wiesz co, powiem ci, że one są piękne, że tak tobie pasują idealnie. Ty też masz takie trochę siwe. Wiesz, ale ja mam takie farbowane, a ty tak naturalnie, ty już tak dojrzałaś fajnie. Bardzo ładnie wyglądasz. Wiesz, włosy siwieją, nawet można mieć 20 parę lat, wiesz? I już zaczynają siwieć. No tak, no to jest prawda, ale ja uważam, że to jest akurat twój atut, wiesz? Że masz takie fajne, siwe włosy, bardzo mi się podobają. Masz piękne stópki. Pokażesz mnie tutaj. Pięknie, a drugą pokażesz? Śliczne aż stópki. Bardzo mi się podobają. Musiałam zdjąć buty, wiesz? Bo... Wiem, żeby było ci wygodniej, ja rozumiem to właśnie. A ty umiesz pływać? Ja umiem pływać. To dobrze, bo ja też. Myślałam, że jakbyś padł, to cię będę ratować, wiesz? Tak, słodka jesteś, bardzo mi się to podoba. Taka opiekuńcza, taka mama. Podaj. Ta mała maweczka nie ma tej większej, no to musimy sobie poradzić jakoś, powiem ci. Ale w ogóle patrz, jak mamy widoki i ta tęcza to jest. Widzisz? Piękne miejsce, prawda? Tęcza, faktycznie. No, piękne miejsce.
To co, może polecimy już do hotelu na zdjęcia? Co myślisz? Nie, no wiesz, tak na pierwszym spotkaniu to... Ale zdjęcia tylko, zrobimy sobie tylko zdjęcia. Co? To nie, tu porobimy, zobacz jak to jest ładnie. Ale wiesz, że my tam... Tutaj ja się wstydzę tak tutaj. Ja muszę mieć po prostu przestrzeń, w której nie będzie ludzi, w której będę mógł się otworzyć, czuć się swobodnie, gdzie będę mógł ściągnąć koszulkę, tą koszulę do zdjęcia. No tutaj się nie poczuję tak dobrze, żeby te zdjęcia wyszły dobrze, a ja chcę, żeby wyszły tak profesjonalnie. Wiesz, idziemy? A ty do kiedy jesteś w tym hotelu, masz pokój wynajęty? No właśnie, tylko do jutra w sumie, do rana, do 12. Aha. No. Dobra, to co, idziemy. Chodźmy. Porobimy te zdjęcia, fajnie będzie. Chodź, idziemy do pokoju. Ale słuchaj, nie wziąłam aparatu fotograficznego. No dobra, zrobisz zdjęcia telefonem, też będzie okej. Okay. Nie, no przecież jak telefonem? Ela, już jesteśmy prawie tu przy pokoju. Dawaj, idziemy. Nie, to nie, pójdę po ten aparat. To może później. Chodź, sobie ci kawkę. Już piliśmy kawkę, no to nie potrzebujesz w sumie no na to. Dobra, a masz jakieś drinki? Drinki? Katy, szalona jesteś, powiem ci. Ale nie, to pójdę po ten aparat. Wiesz, nie, no co bez aparatu, to ja już wziąłem. Jesteśmy już na miejscu, dawaj. Nie, chodź. Nie. No dawaj, idziemy. Dobra, już będzie fajnie. Zobaczysz, chodź, idziemy. Chodź. No dobra, to popatrz. Dzięki Radkiego za dzień zawodnikiem. No cześć. Także fajnie dobra, było. Dzięki, dobra, to tam, pa. Już 10 minut czekamy. Po co mam czekać? No stary, musimy nagrać dzień zawodnikiem. Już 10 minut temu mogłem sobie jechać w swoim samochodzie i wrócić na spokojnie. Ale musimy nagrać ten dzień zawodnikiem, o co ci chodzi? Już jest nagrany! Przecież wszedł i już go nie ma. No dobra, no ale wyjdzie pewnie. O. Co wy robicie? Co wy odpieprzacie? Ja pierdzielę, ja już byłem w środku, a wy mi tutaj trochę przeszkadzacie. Dajcie mi też trochę luzu, wypieprzać stąd. My chcemy iść właśnie. Dobra, nagraliśmy już odcinek, więc możecie spadać. Nie słyszysz? Do widzenia. On chce koniec. Do widzenia po prostu, tak. Już koniec, skończymy. Kończymy dzień zawodnikiem, siema. Już przetłumaczył ci, czy co, ktoś jeszcze ma ci powtórzyć? No jak to mam koniec powtórzyć? Dnia zawodnikiem, właśnie teraz, że idziemy. Dobrze, jak tak chcesz zakończyć odcinek, to nie ma żadnego problemu. A co, ty chcesz patrzeć? No nie, no chcesz nie chcę. Na to patrzeć? Nie chcę to na idź, patrzeć. Proszę, idź. Nie, no nie chcę no na idź, to patrzeć, idź. Nie chcę na to patrzeć. Weźmiesz go do trójkąta? Nawet on cię nie chce.